Cześć wszystkim, witamy w pierwszym odcinku Drwalcasta, czyli pierwszego podcasta o drewnie, o byciu drwalem. I generalnie o byciu wszystkim i wszędzie i generalnie też. Tak. Ja jestem Przemek zwany Masłem, a ze mną jest Tomek zwany Tomkiem. Tak, żeby było oryginalnie. Tak. Bo nie zawsze można spodziewać się czegoś nieoryginalnego. Dokładnie. No i co tam, Tomeczku, słychać? Stara bieda, jak to zwykle. Ciekawy fakt na dziś jest taki, że dzisiejszy odcinek sponsoruje i dedykowany jest profesorowi Miotkowi z okazji 70-lecia jego życia, chyba? Życia, to możesz szybko teraz sprawdzić, wiesz. Masz dostęp do internetu, to możesz szybko sprawdzić. No... Załóżmy, że tak. Tak. Okej. Okay. Tak, to jest urodziny profesora Miotka, a nie, były wczoraj. No, prawie wyszło. Tak, no to tak czy inaczej jest dedykowany po prostu jemu. Drogie dzieci, pamiętajcie, wziąć, a nie wziąć. Tak. W ogóle ostatnio dowiedziałem się, że tak jak się mówi, co się ludzie nabijają, że poszedłem, no nie? No, że poszłem jak było blisko, no. Tak, no właśnie. I ostatnio się dowiedziałem na seminarium dyplomowym, że to jest faktycznie taka forma, że jeżeli mówimy, że gdzieś blisko, to faktycznie jest poszłem. Nie, no robisz ze mnie jaja teraz. Nie, serio, była komisja ta i... Unijna. Co? Unijna, bo każda głupia komisja jest unijna. Tak. Nie, to ta komisja, która zajmuje się językiem polskim. Tak jak wcześniej było z tym jest napisane i pisze, co też uznali, że obie formy są poprawne. Później było z... pisze jest napisane? Tak, pisze jest napisane. Zrobią polonistki w całej Polsce, o czym będą mówić dzieciom teraz. No to było... Nie, to już zmienili, jak ja jeszcze byłem na przełomie gimnazjum-liceum. Naprawdę? Tak. Także to obie formy są są tożsame już w tej chwili. Nie, ale to może zmienić światopogląd. Jest jeszcze jedna rzecz, nie pamiętam jeszcze ten. I ostatnio na seminarium dyplomowym dowiedziałem się, że faktycznie ustalili, że poszłem blisko, poszedłem na... Naprawdę. Nie. Naprawdę. Absurd staje się rzeczywistością w tej sytuacji. Ale serio, my się zaczęliśmy nabijać z kolegi. W sensie kolega powiedział poszłem i wiesz, no i oczywiście tam ludzie coś tam zaczęli pomrukiwać i właśnie ten prowadzący seminarium, że tak powiem, nas wyśmiał i wyedukował. I powiedział właśnie jak to było z komisją. Wyśmiał i wyedukował, taka zaawansowana forma bawiąc, ucząc. Uczy i bawi. Uczy i bawi, dokładnie. No. No dobrze. To czy zechciałbyś... Patrzę o nowe doświadczenie absurdu dzisiaj. Tak. Ale czy zechciałbyś w dwóch zdaniach powiedzieć w ogóle, na czym będzie polegał nasz podcast? Jaka jest geneza tego, co zamierzamy robić? Geneza jest taka, że ufamy w swoje zasoby wzajemnej elokwencji. No, to zaczyna się nieźle. Tak, i tym oto zasobami chcemy wypromieniować na otaczający nas internet. I generalnie chcemy się skupić w tematach drewniopodobnych z racji tego, że obaj jesteśmy posiadaczami brody. Co sugeruje bycie drwalem, aczkolwiek tylko w konotacji popkulturowej. Tak. Jeżeli nie zapomnę, to w opisie do tego nagrania podrzucę wam filmik, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Filmik o właśnie o pielęgnowaniu drewna. Ale wszystko zaczęło się od książki, a nie od filmiku. Tak, ale filmik stał się pomysłem na ten podcast. No i właśnie. No i to jest to, od czego chciałbym zacząć, czyli co nagranie będzie wam prezentować jakiś artykuł, jakiś fragment książki, jakiś filmik, o którym będziemy dyskutować i w ten sposób będziemy pogłębiać jakby świadomość społeczeństwa na tematy drwalopodobne. I właśnie dzisiaj chciałbym wam przeczytać fragment właśnie książki o rodzajach drwali. Tak, i to nie jest książka, która prezentuje spojrzenie nie tak naukowo, jednak rozrywkowe, tak? Uczy bawiąc, bawi ucząc. To jest, nie no, książka jest taka
bardzo taka filozoficzna w swojej No więc wymowie. bawi ucząc na wyższym poziomie, takim uczelnianym. No, dokładnie. Właśnie tak. Dokładnie tak. Adrem. Adrem, co to oznacza? Do rzeczy. Do rzeczy. Tak. Okej. Wracając do tematów miotkowych. No. Mówi się po łacinie czy po łacińsku? Czekaj, jest język łaciński oraz łacina i to są formy, obie są poprawne. Dokładnie tak, właśnie zdobyłeś jeden punkt w dzisiejszym konkursie. Okej, okay, a co jest nagrodą główną? Czajnik? No, talon na balon oczywiście. A, talon, o, nie, no jak talon na balon, to muszę zbierać punkty. Główna nagroda. Tak, możesz wymienić zawsze na komplet garnków, jak uzbierasz więcej. No ja nie wiem, słuchaj, W to jest... najbliższym markecie. Tak, i ewentualnie długopis z logiem miasta Łodzi. No. Tak, miasto kultury ileś tam. Stolica kultury, która mnie została. Dokładnie. Ewentualnie stolica Meneli. Tak. O to ten, to ostatnio Olbryski się wypowiedział i ten, powiedział, że właśnie, że Łódź to piękne miasto. I się nabijali, że nie wszyscy celebryci uważają Łódź za takie tragiczne miasto. No, Zamochowski chyba też się wypowiadał o Łodzi jako w dobre mam wspomnienia z Łodzi z czasów, kiedy tu, nie wiem, czy... Nie mieszkali Menele, tak? Nie, bo on chyba jest z Brzezin, się kiedyś z tego śmiał w jakimś kabarecie, ale generalnie chyba tu studiował. No rozumiem. No to wio. Czekaj, coś jeszcze a propos Brzezin mi się skojarzyło. Czy chyba ostatnio prawie miałem wypadek w Brzezinach. Tak, wracałem z Brzezin, strąbili po prostu. To ciekawe, bo właśnie w tym kabarecie Zamochowski właśnie prezentuje wypadek w Brzezinach. Są dwie brzozy w Brzezinach i podczas tego kabaretu słychać odgłos wypadku samochodowego i już mówi, że już od tej chwili nie ma brzoz w Brzezinach. No, ja nie widziałem żadnej brzozy, więc. No bo już ich nie ma, bo był ten wypadek. Okej. No dobra. To. No, to czytamy. Pozyskiwanie drewna to sprawa osobista. Tak wynika z mojego doświadczenia. Często zastanawiałem się nad tym, czy jestem drwalem z klanu stoików, którzy potrafią stać z siekierą godzinami i rozmyślać wciąż o jednym. Do samego sedna. Albo może bardziej abstrakcyjnym sangwinikiem, wyluzowanym, co niczym nie zaprząta sobie głowy, gdy wokół fruwają wióry, a zapas drewna rośnie. Lub, kto wie, może przypominam swojego ojca, który reprezentował typ nieco neurotycznego zbieracza, chomika, bardzo charakterystyczny dla swojego pokolenia. Ludzi, którzy doświadczyli wojny i niedostatku. Kiedy zmarł, okazało się, że jego Mazda stoi na ulicy, żeby nie zajmować miejsca w garażu, szczelnie wypełnionym szczapami drewna, jakimś 35 czy 40 kubikami. Odziedziczyłem cały ten zbiór, zawiozłem do siebie ciężarówką i ułożyłem w ogrodzie, w piwnicy, w szopie. Trochę mam jeszcze do dziś, choć minęło już 13 lat, a palimy srogo. Jest również drwal estetyczny, liryczny, który pracuje zawsze z miarką i pilnie, by wszystkie pięki były przycięte do tej samej długości. Na przykład 39 centymetrów. Stara się też uzyskać jak najbardziej podobne do siebie szczapy, smukłe i stożkowe, które układa w idealnym wojskowym porządku, w miejscu dobrze widocznym na posesji. Przerzucam stronę. Musimy też wspomnieć o zwykłym, typowym ignorancie. Takich można zadziwiająco często znaleźć To o nas pośród... jest, to o nas jest. No właśnie, takich Kawałek. można często zadziwiająco znaleźć pośród młodych i nawykłych do O, spraw młodych! miłośników przyrody, No, no. narciarzy przełajowych i wędkarzy muchowych. Tak, pewnie jeszcze grzybiarzy leśnych. Rzadko Borówkarzy i jeżyniarzy. Jeżyniarze, tak, Jeżyniarze. te borówki. Rzadko układają oni coś większego od obozowego ogniska, jeśli akurat wolno je palić, a posługują się przy A tym nie swoimi wolno. małymi zielonymi zabawkowymi siekierkami i równie zielonymi składanymi piłkami, które kupują. W zestawie jest jeszcze taka łopatka, jak masz pewnie gdzieś jeszcze w domu, jak jeździłeś na plażę, jak byłeś mały. I ten zestaw do stawiania babek. No, dokładnie tak. Łopatka, gramki i taka babkowe wiaderko.
Także te zabawki, które kupują za grubą kasę w sportowym salonie. To ludzie, którzy uważają, że Nie, o drewnie wiedzą wszystko, a przez to nigdy się o niczym nie nauczą. a to widziałeś w sportowym salonie kiedyś siekierę? No na to wychodzi, słuchaj. A to chyba w jakiejś głębokiej Danii musiał być ten salon sportowy. To jest, książka jest z Norwegii, także. No to takiej konkretnej Norwegii. Takiej, że co drugi klient jest niedźwiedziem polarnym w tym sklepie. Ja nie wiem, jakie ty masz wyobrażenie Norwegii, stary. No stary, no, lasy, fiordy i niedźwiedzie. A nie? Zaskocz mnie czymś. Jeszcze trochę ludzi tam jest. Oj, duże pensje są w Norwegii. No. To dlatego, że ludzie muszą się, wiesz, dużo wydawać na ocieplenie domu i na walkę z niedźwiedziami. Nic innego nie robią, tylko po nocach łażą i walczą z niedźwiedziami i łosiami. Nie, no to niedźwiedzie przychodzą do nich, to więc muszą się zabarykadować dobrze, no. Albo po prostu niedźwiedzie pobierają myto. No i po prostu tej pensji dużo do nich nie dociera. Po prostu. Okej, jeszcze tylko jeden fragment i tak. Kilka słów trzeba poświęcić także ludziom z podejściem przemysłowym. To lokalni mieszkańcy w wieku co najmniej średnim, całkiem pozbawieni humoru, którzy dziś tylko od wielkiego dzwonu chwytają siekierę i klin, a mają do wyboru dwa rodzaje hydraulicznych łupów. Tę elektryczną i tę, którą można zamontować na traktorze. Nosi taki pomarańczowy kask, kamizelkę, osłonę na twarz, nauszniki, rękawice i buciory. A ta osłona na twarz to niby na drewno, tak naprawdę na niedźwiedzie. Po prostu. Taki facet spełnia tylko ciężki obowiązek, nie czerpie z tego żadnej przyjemności. Dopiero później, kiedy już może zatrzymać maszyny, zrzucić siebie sprzęt ochronny i zakurzyć fujarkę, Fujarkę? fajurkę, którą Fajurkę? sam sobie skręcił. Fajurkę? Czekaj, to fajurki się skręca? Tak. W sensie, że taka fajka i masz tam gwincik i sobie ją skręcasz z trzech kawałków. No panie, wujek Google twoim przyjacielem, wyskakują Google Maps, słuchaj. IKEA, fajka, zrób to sam. Naprawdę wyskakuje IKEA, jak szukasz? Importowana z sąsiedniej Norwegii. Znaczy, do sąsiedniej Norwegii ze Szwecji. Stary, fajurka, encyklopedia w Interia, informacje użytkowniku fajurka, allegro.pl. No, możesz importować sobie z... Instagram photos from tag, hashtag fajurka, no, także nieźle, słuchaj. No, także. I co sądzisz? Co sądzisz o takich rodzajach drwali? Jak chcesz, mogę ci przypomnieć po nazwach chociaż. Czekaj, tutaj stary człowiek i drewno, to nie ten rozdział. Czyli byli stoicy, sangwinicy, estetycy, ignoranci i ludzie z podejściem przemysłowym. Jeszcze byli jacyś tacy jedni po drodze. Między przedostatnimi a ostatnimi. Przed ostatnimi, a ostatnimi? No, a chyba, że mi się coś nie Nie. załapałem. Nie, to rozmawialiśmy o niedźwiedziach. No spoko. Niedźwiedzie zawsze spoko. No to jest. Kurde, po prostu jak ta. A Jak najbardziej na spoko są niedźwiedziu. sowa niedźwiedzie. Sowo. Tak. Sowo niedźwiedź. Właśnie, maskotką tego podcasta będzie sowo niedźwiedź. Nie no, sowa niedźwiedzie jest maskotką innego To podcasta. będzie sowa w sombrero. Ale sowa jest sława, to już lepiej niedźwiedź sombrero. I to polarny. Dobrze, nie, Z polarny niedźwiedź. fajurką. Nie, dobra, na razie zostajemy przy. To jest logo, którym otwieramy oczy niedowiarku. Mówimy, to jest nasze. I to nie wszystko, na co nas stać. Niedźwiedź polarny w sombrero. Tak, to jest dokładnie nasze logo. Nie, to niedźwiedź jest polarny, a sombrero nie. Tak. Jak w dowcipie po prostu. Czemu niedźwiedź nie rozpuszcza się w wodzie? Bo jest polarny, haha! Też go nie rozumiem. Fizyka się kłania. No dobra. Chemia. Może być i chemia, słuchaj. Może być i chemia. No to panie, to co sądzisz? No generalnie z podejściem do drwalowania ciężko jest w naszym kraju się spotkać, albowiem czy znasz jakiegoś prawdziwego drwala? No właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Dlatego my edukujemy społeczeństwo. Bo u nas się na ten temat nie rozmawia. Media kłamią i milczą na ten temat. Jednocześnie. Kłamią Jednocześnie. milcząc, milczą kłamiąc. Tak, bo nikt nie mówi o prawdziwym drwalowaniu.
Tak. Zatrzymuje się nas hasłami, a nikt nie mówi o konkretach. Tak, już dawno śpiewano w piosenkach, gdzie się podzieli tamci drwale. I co? I co? I zmieniono. Zacenzurowano. Dokładnie. Dokładnie tak. Zatem, czy znasz jakiegoś drwala? Wiesz co? Powiem ci tak, że na przykład jeżeli chodzi o układanie szczap drewna, czy o właśnie takie chomikowanie i tego typu rzeczy, to powiem ci, że jest sporo tego w naszym kraju. Jednak nie znam nikogo takiego, kto by sobie wziął siekierkę, poszedł do lasu i tam sobie rąbał, że tak powiem. Jakby to jest na zasadzie takiej, że się kupuje drewno, a później sobie siedzi taki ziomeczek i ciuka sobie przez całe dnie. Ale se ciuka w sensie. No bierze to drewno, rąbie je na kawałki, później dzieli na części i układa sobie szczapy zapasu na zimę. Aha, no i pali se drewnem. Tak. Na przykład jak byłem ostatnio w górach, to powiem ci, że tam po prostu każdy miał takie zapasy drewna, które sobie układał. No bo tak, dla takiego statystycznego mieszkańca, no nie wiem, może Łodzi, No, już dzisiaj się pojawiło to miasto. statystyczne spotkanie, statystyczny experience z drewnem, kiedy może nastąpić? No, w przypadku posiadania choinki w domu, która nie jest z plastiku, No. chyba to jest najbliżej drwalowności w tym zestawieniu. Tak, A no kiedy indziej? i nazywanie siebie drwalem, bo tak, no. Nie no, no musisz zawsze tą choinkę ustawić w stojaku. A, Bo no. poszedłeś do Lidla, kupiłeś stojak, który był krzywy, ale był tani, więc kupiłeś go. No i musisz tą później się umęczyć z tą choinką, żeby ona prosto stała, więc powiedzmy jakiś aspekt drwalowności w tym jest. No tak, musisz wnieść tą choinkę i ją ustawić, no tak. To jest to obcowanie z drewnem. No i dalsze jakby rozwój wydarzeń jest, jak na przykład pojedziesz. No nie wiem, do wujka do leśniczówki na Podlasiu. Masz wujka, który ma leśniczówkę? No nie, ale Ale mógłbyś mieć. mam kolegę, który ma ojca, którego znajomy ma leśniczówkę w Puszczy Białowieskiej. Prawie to samo. Czyli to jest na zasadzie takie, nie masz, ale mógłbyś mieć. Tak. Gdyby tu nagle znajdowało się przedszkole i nagle pana córka z 30 innymi dziećmi przechodziłaby przez ulicę, to co wtedy? Zatem to jest taka możliwość. I wtedy co? Jest ci zimno i rąbiesz drzewo na opał, bo wujek pojechał do, nie wiem, Parzęczewa na przejażdżkę. na przejażdżkę. I Furmanko mi wróci za 2 tygodnie. ty, furmankę to jest trudniej spotkać niż drwala. Gdzie Ja widzisz wiem. furmankę? Ja wiem. Pewnie jeszcze furmaniarz miał sombrero. W swoim Może wyobrażeniu. on był skrytym tym niedźwiedziem polarnym, stary. Na pewno. Miał to w swoim drzewie genealogicznym. No, a nie? Nie no, na pewno, no. Na przykład jakiś przodek jak z Chuckiem Norrisem, który jest w 1/16 Indianinem, bo kiedyś zjadł jednego, tak? No. No, no na tej samej zasadzie. Klasyczna definicja pokrewieństwa. No. A nie? Oczywiście, że tak. No. No ale co z tym wujkiem i palisz sobie w Haciendzie Del Toro, no? No, palisz sobie drewnem, no ale generalnie, no szukam jakby koneksji, gdzie jeszcze? Gdzie możesz spotkać się z drewnem w swoim życiu? W sensie No czy... takim czystej esencją drywalowności. No właśnie, Drwalstwa. czyli właśnie to się sprowadza do tego, co było powiedziane w przypadku ignorantów, których obcowanie z drewnem skupia się na ułożeniu ogniska w miejscu dozwolonym, tak? Czyli nigdzie, bo nigdzie nie wolno. No więc właśnie, no chyba, że sobie zrobisz na podwórku, jak sąsiad nie patrzy. Sąsiad zawsze patrzy. Tak jest definicja sąsiada, tak? Dokładnie tak. Sąsiad jest kupowany w zestawie z oknem, przez które wygląda. Na twoje podwórko, oczywiście. Właśnie, na żadne inne. Na żadne inne. No więc ciężko określić rodzaj drwala, jeśli drwale są gatunkiem wygiętym. Poczekaj sekundkę. I co, zabawiałeś ludzi rozmową, czy muszę wycinać? Nie, musisz wycinać. Sprawdzałem w Gondafajurkę. Okej, okay, no dobra. Za dużo się nie dowiedziałem.
No dobra, to wracając. Czyli zasadniczo wszyscy jesteśmy ignorantami. Tak, każdy Chyba, no jeden. właśnie, chyba że, no bo też są, właśnie, może tak, nie do końca, bo wszyscy z tych opisów, co mniej więcej wynika, to żeby być jakby tym drwalem, który tutaj jest opisywany, nie trzeba wcale właśnie iść w las i sobie samemu ścinać drewna Zawsze możesz ściąć sąsiadowi. Nie, no chodzi o to, że chodzi o twoje podejście do. Nawet jeżeli kupujesz drewno i później samemu się właśnie z nim obchodzisz, czyli właśnie dzielisz sobie, czy właśnie układasz szczapy, no to właśnie tam było takie podejście, że jeden podchodzi z linijką i dzieli na dokładnie równe części, tak? Ale nieważne jakby skąd pozyskuje to drewno, to wcale nie znaczy, że musi iść do lasu i wiesz, i wziąć takiego rekinka, bo nawet wiesz, taką normalną piłę z dwóch stron, no to ciężko, no bo nie masz drugiego drwala, bo drwal jest samotnikiem. Bierze takiego rekinka, drzewo 17-metrowe i Nie tnie. no, poczekaj, poczekaj, ta piła została wymyślona, że z drugiej strony jest ten niedźwiedź, który ciągnie z drugiej strony. Ale jeżeli ty się bijesz z tym niedźwiedziem, no to on ci nie pomoże, żeby ściąć drewno, To no stary. właśnie to chodzi o to, żeby tak się z nim bić, żeby on ci za tą piłę ciągnął, no. Nie, A? nie ma, życie nie jest łatwe, no. Okej, okay. No to jest jeszcze tak zwany rosyjski drwal, tak? Jak Putin. Nie, Wiesz, że. rosyjski drwal to z tym niedźwiedziem już się napije. Ale nie, no bo Putin przecież jak miał tego swojego oswojonego niedźwiedzia, na którym jeździł, no to wiesz. To Ostatnio pewnie. było zdjęcie Putina na smoku zamiast Daenerys z Gry o Tron, więc w sumie. No, także no to jest rosyjski drwal po prostu. No, ale właśnie, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że właśnie nie trzeba iść do lasu i ścinać drewno, tylko bardziej o samo podejście do tego drewna, z którym się spotykamy. Ja się spotykam z drewnem w osobie stołu z Ikei i czy to mnie czyni Tam nie masz drwala? drewna, sorry. No, kiedyś to coś było drewnem. Stół z IKEA to jest takie puste truchło, że tam jest więcej kleju niż drewna. No, ale kiedyś nawet ta kartka, którą masz na tym swoim biurku, kiedyś była wielką sekwoją i dopiero później upadła i Ale to nie jest przemieliła kartka z się. IKEA, stary, no. No, ale nawet ta instrukcja w tej Ikei, która ci pokazuje, jak masz złożyć ten stół, kiedyś była drewnem. Więc co, sugerujesz, że w tej kartce jest więcej drewna niż w tym stole? Tak. No nie wiem, IKEA cię pozwie chyba. No, trudno, no. Nie sponsoruje dzisiaj. Miodek sponsoruje, a nie IKEA, tak? Więc mogę mówić, co chcę. No, że będę miał pozew tak jak ten. Tak jak kocham gotować o tatar. No. Bo powiedział, że to sama chemia. No. Także. No właśnie. I o to chodzi, że my chcemy wyjść naprzeciw temu i uświadamiać ludzi, Ja żeby nie być generalnie tymi ignorantami. całkowicie rozumiem aspekt, niezbędny aspekt wychowawczy, ale tak trochę source material nam się rozjeżdża, no. To znaczy? Doświadczenie, experience życiowy. To znaczy, no nie wiem, próbujemy mówić o drwalu bez puszczy i siekiery, no. Takie. Nie. My nadal mówimy o drwalu w kontekście drewna. No, w kontekście drewna, takiego, No, takie poczekaj, z trzeciej ręki w sumie. Takie mech. poczekaj. Czekaj. Już. Czym mnie Okej, okay, zaskoczył? definicja drwala. Drwal to człowiek pracujący w leśnictwie, który ścina drzewa i dostarcza drewno, na przykład do przemysłu budowlanego i papierniczego. A widzisz, mówiłem. No i co z tego wynika? Jaki z tego wniosek? Że wszyscy jesteśmy ignorantami. Ale to wiedzieliśmy bez aspektu drwala. No właśnie. Czyli jak to, no właśnie, jak to się może tyczyć nas wszystkich? Bo ja nadal uważam mimo wszystko, że właśnie my akurat żyjemy w takim kraju, który no nie ma tak jak w Norwegii, tak? W Norwegii to jest większość to są lasy, a u nas czegoś A cała takiego nie ma. pozostałość to niedźwiedzie.
Tak. A u nas czegoś takiego nie ma. U nas nie ma tyle lasów, tak? To nie jest. U nas palenie drewnem nie jest tak źródłem odnawialnym jak na przykład w Norwegii. Bo oni palą mniej niż im dostarcza W natura, sensie tak? taka sosenka sobie rośnie, patrzy, patrzy. O, jestem w Polsce. Nie, to kurde, nie będę rosła, bo tu jest mniej odnawialna jestem. Jestem w No, Polsce. dokładnie. Dokładnie tak. I dlatego, no nie wiem, uważam, że to musimy jakby tak trochę podejść do tematu lokalnie, a nie globalnie. Bo jakby u nas drwal nie będzie takim samym drwalem jak tam, tak? Zważywszy na to, że chociażby w Norwegii głównie pali się drewnem, a u nas głównie pali się węglem. Czy też ekugruszkiem. U nas to generalnie się pali papierochy najbardziej. Albo tak, no więc właśnie. Czarownice to już w sumie passé, no ale papierosy ciągle w modzie. Tak, papierosy ciągle w modzie. I teraz to jest ten moment, w którym 90% naszych słuchaczy wyłącza nagranie. A czemu? No bo obrażasz wszystkich palących papierosy, mówiąc, że to jest już takie Nie, passé. po prostu wszyscy się zasmucili, że już się nie pali czarownic, no. Okej. Czyli tak mimo uszu puścili tamte. Tam papierosy. Kogo by się przyjmowały? Kogo by obchodziły papierosy, no? Nie wiem, ludzi palących. Tam. Przereklamowa. Niech się przerzucą na czarownicę. No. Większa Po pożyteczność prostu. społeczna. Och. Po prostu. Nie, to się źle skończy. Po prostu takie dywagacje. Jest taki jeden, co twierdzi, że lepiej palić fajkę niż czarownicę, ale zaprowadźmy kampanię przeciwną. Ostatnio, jak byłem na urodzinach u kumpla, to właśnie było takich trzech, co ukradło księżyc. Wyciągnęli każdy po swojej fajce i zaczęli palić. Ale to ich było trzech? Tak. No to widzisz, to jeden działał jako to ta esbecja chyba. Bo mówi się o dwóch, No co cóż, ukradło no. księżyc. No widzisz, no to mieli szpiega, no. Mieli szpiega. Pewnie się nie chcieli podzielić zyskami. I zostało tylko dwóch. Dokładnie. No ale wracając, jakie jest twoje zdanie? Ciężko mi podjąć jakąś konkretną decyzję, no. To trzeba by zrobić założenie teoretycznego zachowania w sytuacji, że ktoś się z sytuacji drwala postawi na przysłowiowej leśniczówce na Podlasiu. No bo ciężko mi wyobrażać sobie drwala takiego, nie wiem, stoisz w swoim M4 w twoim bloku z wielkiej płyty i mówisz o drwalowaniu. No będąc w M4 i twoim jedynym kontaktem to jest choinka, no to nie będziesz drwalem, no. No niestety, chcąc, nie chcąc, możesz mieć brodę do pasa i trzy siekierki powieszone na ścianie, ale nie ma bata, nie będziesz drwalem, no. No ale w kręgu kulturowym naszej kultury, no to właśnie symbolem drywalowania jest broda i no No ewentualnie właśnie, koszula w ale. kratę. Właśnie o to chodzi, że my chcemy położyć temu kres i edukować ludzi o drwalowaniu. No dobrze, to jakie przesłanie do narodu? Jakież orędzie wygłosisz dzisiaj? Orędzie dzisiaj mówiliśmy o rodzajach drwali. Aha, i obywatelu zidentyfikuj się sam, tak? Tak, no bo ty możesz. Ja mogę powiedzieć, że ja jestem sangwinikiem. Ty możesz powiedzieć, że jesteś ignorantem. I. Dlaczego to zawsze ja mam pod górkę? No nie wiem, no. No, przypadkowo. Tak, właśnie, przypadkowo, no tak wiesz. Maszyna losująca wybrała ciebie tym razem. Podejrzane. Wszystko było ustawione. To te niedźwiedzie, mówię ci, to jest spisek planowany od 2000 lat. Tak, przez masonów przebranych za niedźwiedzie. A może to. Tak naprawdę cała masoneria to są niedźwiedzie. Polarne w sombrerach. Tak, na pewno. Dobrze, wróćmy do tematów drwali. W sensie sangwinik, kto tam jeszcze był? Co tam jeszcze było? Był estetyk. Był. Czyli dbasz o wygląd drewna i cyzelujesz każdą drzazgę, tak? Tak, właśnie. Jest jeszcze chomik. Chomik, czyli generalnie kitrasz w swojej szopie
zamiast Mercedesów drewno. Tak, tutaj była akurat Mazda podana. Byli stoicy, którzy stali z godzinami z siekierą i myśleli wciąż o jednym. Byli sangwinicy, czyli wyluzowani, co niczym nie zaprząta sobie głowy, gdy wokół fruwają wióry. Tacy I brutaliści w fachu, no. tak, byli ignoranci. A jak I wszyscy wiemy, wszyscy jesteśmy ignorantami. tak, i byli jeszcze ludzie z charakterem o charakterze przemysłowym, którzy uważali to za przykry obowiązek. Tak więc, drogi słuchaczu, kiedy staniesz po raz kolejny przed swoim stołem z Ikei i wyobrazisz sobie, że jest on wielką sekwoją, obok której nawet nie stał na półce, to masz wybór. Ile kandydatek w naszym teleturnieju? 4, 5? Kandydat, dlaczego kandydatek? Kandydatka numer 1, kandydatka numer 2. Kandydatka numer 1, czyli chomik. Kandydatka numer 2, czyli sangwinik. Kandydatka numer 3, czyli estetyk. Kandydatka numer 4, czyli ignorant. Kandydatka numer 5, czyli charakter przemysłowy. I kandydatka numer 6, czyli stoik. Ewentualnie stolik. Stoisz przed stolikiem z IKEA i jesteś stoikiem. To jest tak słabe, że aż już tego nie chcę komentować. Nie oczekuję tego, także. Ale dobrze, to ja zacząłem. No. Dobrze, konstruktywny wniosek na dziś by się przydał. Konstruktywnym wnioskiem na dziś, w moim przekonaniu, jest to, że żeby być drwalem, nie trzeba mieszkać w lesie i ścinać drewno, ale trzeba mieć szacunek do drewna i z nim obcować. Tak, to jest ten moment, kiedy zaczynają się ogłoszenia parafialne. To znaczy? No, tak to powiedziałeś, że wszyscy akurat usnęli. No to było właśnie tak, no bo to miało być takie głębokie przesłanie. Bo sam chciałeś, żeby to było głębokie przesłanie, to masz głębokie przesłanie. To było, no nie wiem. No, rozłożyło mnie to na obie łopatki. No. Generalnie warto przy okazji poszukać w swojej dalekiej, bliskiej lub najdalszej rodzinie wujka na Podlasiu i przetestować w praktyce, bo jakoś ja nie kupuję tej metody z wewnętrznym jestestwem drwala. No to jaka jest twoja myśl na dziś? No moja myśl na dziś jest taka, że każdy porządny Polak i patriota ma wujka na Podlasiu, który ma leśniczówkę, więc proszę go poszukać i nie znajdować sobie wymówek, że mieszkasz w wielkiej płycie i nie masz drewna, a choinkę kupiłeś plastikową. No. Tak. No dobra, to co? To może przejdziemy do jakichś takich luźnych rozmów? A Skoro dupie skończyliśmy Maryny. tak poważne dyskusje na temat drewna, No dobrze, co proponujesz? co proponujesz? Nie, mogę ci opowiedzieć o sytuacji, jaką miałem ostatnio. No dawaj. Bo teraz wychodzi Gra o Tron, nie? I stwierdziliśmy z Wiolą, że będziemy. Że wypada nadrobić. No wypada. No, zważywszy na to, że sezon się kończy, no to ten. I w ogóle nie ma nigdzie, nie, inaczej, online, no bo my nie chcieliśmy pobierać, tak? Online nie ma z napisami. Tylko jest z lektorem. To powiedziałem, no kurde, czekałem tyle. To takiej profanacji nie. Ty, ale w ogóle to niby się tak mówi, że o, bo Polacy tak kochają filmy z lektorami, a każdy jeden na tego lektora narzeka zawsze. Tak. Tak, właśnie o to chodzi. I w ogóle filmy z lektorami to jest wymysł Polaków. No, też tak słyszałem. Bo żaden inny kraj tutaj czegoś takiego nie ma. Czyli każdy ma albo dubbing, albo napisy. Tak, dokładnie. Albo i dubbing, i napisy. Hehe. No. No dobra, no wracając. No i powiem ci, że już byliśmy o krok. No bo wiesz, mówimy tak, no dobra, no to kurde, to może znajdziemy w źródłach oficjalnych. No i wiadomo, na Netflixie nie ma, bo przecież Netflix to nie ta produkcja. To jest HBO. I HBO ma coś takiego jak HBO Go. No i tam, No. wiesz, możesz sobie, wiesz, normalnie tam zakupić i właśnie masz dostęp do ich seriali.
I wyobraź sobie, że po pierwsze, w ogóle zastanawialiśmy się z Biorą, czy nie kupić HBO Go tylko po to, żeby obejrzeć jeden sezon Gota. Ale to, co HBO zrobiło, może tutaj ktoś mnie poprawi, jeżeli kiedykolwiek z czegoś takiego korzystał, ale na ich stronie, żeby w ogóle założyć konto HBO Go, potrzebujesz mieć wykupiony abonament, czy to Cyfry Plus, czy to tych wszystkich innych cudacznych satelit. Nie da się tak po prostu kupić? No. No To trochę jest taki słabo. strzał w kolano HBO. Mówię, nie, jeżeli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi, ale no trochę słabo. I wiesz, no i dla nas teraz jedyna opcja, żeby to obejrzeć, to jest pobranie tego. Bo jeżeli chcemy obejrzeć z napisami, tak? Nie chcemy obejrzeć z lektorem. No tak. Wiesz, w sumie, czy oglądasz, czy pobierasz na internecie, to w sumie jeden pies jest, nie? No nie do końca. Czemu? Bo jeżeli ktoś. Bo udostępnianie bez pobierania nie jest nielegalne. Serio? Ostatnio wchodziłem na stronę ZAiKS-u. Tak jak bardzo są zrypane prawa autorskie, to jest jakaś masakra. To może i tak jest. Bo ja No. pamiętam, że była taka wielka sprawa a propos mega uploadu. To było parę lat temu, bo ich zdjęli właśnie, bo oni udostępniali filmiki do oglądania i były też one do pobrania i właśnie ich zgarnęli za to, że udostępniali do pobrania. Ale to okej, no. Słyszałem, że torrenty są na przykład nielegalne, bo tam pobierając udostępniasz coś takiego. Nigdy nie korzystałem w sumie, ale. To jest tak, że po prostu, bo jeżeli dobrze pamiętam, to prawo, jeżeli chodzi o pobieranie, jest takie, że możesz pobrać chyba do 24 godzin dokument i zasób po No prostu. tak. A jeżeli przetrzymujesz dłużej, to jest domniemanie tego, że pobrałeś to w celu udostępniania. I o to chodzi. Dobra, znalazłem filmik, czy ściąganie filmów z internetu jest legalne. Wstawimy linka. Tylko najpierw go obejrzyj, żeby się okazało, że wiesz, że ma to jakikolwiek sens, co tam mówią. No ty to jacyś mądrale zrobili z ZAiKS-u. Myślisz, że oni A, no okej. kradną te pieniądze za frajer i robią jakieś gówniane filmiki o tym, że nie wolno kraść? Tylko im wolno? To są profesjonaliści. To są profesje. Okej. To tak jakby pracowali w ZUS-ie. Tam się nie kradnie pieniędzy tak po prostu. Ja nie wiem, dlaczego to masz dzisiaj taką tendencję, że ty wszystkich stary obrażasz? Proszę cię, znajdź w tym kraju człowieka, który nie pracuje w ZUS-ie, nie ma wujka w ZUS-ie i chwali ZUS. Po prostu. Już prędzej Chingis Khana będą chwalili ci, którzy zostali przez niego podbici, niż Polacy będą ZUS chwalili. O kurczę. No. Jest sama prawda. Sama prawda. O kurczę. Ale konkluzją twojej opowieści było to, że się nie da. Tak. Tak, to jest ten moment, w którym gadamy o dupie Maryni. Dupie Maryni czy dupie Marynie? O jednej i o drugiej. Ty pisz do miotka. Albo wyślij taki wniosek oficjalny do tej Rady Języka Polskiego, niech uchwalą. Że Nie, ludzie to tak już. mówią, to można używać jednej i drugiej formy. Nie, to będzie tak, że teraz oficjalny komunikat do sponsora naszego podcasta. Proszę o prywatną wiadomość z poprawną formą. Do tego sponsora, co to mieszka w Norwegii, tak? I jest niedźwiedziem. Miodek jest niedźwiedziem. A, bo no tak, w sumie miałem być też sponsorem, dobra. Dzisiaj jest Miodek sponsorem przecież. Sam mówiłeś z okazji 70. urodzin, które były kiedyś tam i dzisiaj przypomniałeś. Wczoraj były i tak, zgadzam się z pozostałą częścią wypowiedzi. I dzisiaj przypomniało. Tak. No dobrze. To w takim razie dziękujemy bardzo za dzisiejszy czas spędzony z nami. Czy chcesz coś dodać? Próbowałem wymyślić coś inteligentnego, ale niestety przerosło mnie to. Okej, okay, to róbcie więcej drewna.
Tak. Cześć. Hej. Avocados from Mexico.